Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym food haulu na moim kanale. Dzisiaj nie za duży, ale jest, więc przybywam, a wiem, że bardzo lubicie te filmy. Ja również je uwielbiam dla was nagrywać, tak więc co? Zaczynamy. Dzisiaj food haul z Biedronki, jak już mogliście zobaczyć w tytule. Bierzemy sobie pierwszą torbę i kochani, jak leci pierwsza rzecz, moje ukochane tabletki. Ja wam mówiłam, że jeśli chodzi o tabletki do zmywarki, to kupuję albo te, albo z Lidla i naprawdę sprawdzają się fenomenalnie, kosztują niecałe 14 zł. Dzisiaj były w promocji, proszę bardzo, pomidorki koktajlowe, 500 gram za niecałe 7 zł, uważam, że to naprawdę fantastyczna cena. Ja uwielbiam robić spaghetti z Thermomixa, właśnie z pomidorkami koktajlowymi, ale jeżeli nie macie Thermomixa, to po prostu podsmażacie na oliwie właśnie takie pomidorki, do tego czosnek, dodajcie ulubione przyprawy, ugotujcie makaron spaghetti i macie fenomenalne danie, posypcie parmezanem, mozzarellą, co tam macie i słuchajcie, jest naprawdę taki fajny letni obiad albo taka lekka kolacja. Dalej, miks młodych listków, bardzo lubię te miksy młodych listków, bardzo często również kupuję je w Lidlu. One naprawdę dość długo są i się nie psują. Tutaj kupiłam maseczki, no bo jeszcze wiadomo, do sklepów musimy w nich wchodzić. Kolejna rzecz to bagietka do opiekania z masłem i czosnkiem, była tutaj koło mnie. Ja wam już nieraz mówiłam, że bagietka musi po prostu być na wszelki wypadek. Filet z piersi kurczaka i ja teraz właśnie w sezonie grillowym bardzo często wykorzystuję do szaszłyków, ale też słuchajcie, kotleciki, jakieś takie makarony z dodatkiem kurczaka. To naprawdę zawsze się u nas przydaje. Kolejna rzecz, szynka eksportowa z Krakusa. Ostatnimi czasy bardzo, bardzo ją polubiliśmy do kanapek. Wzięłam również kiełbasę śląską z szynki z myślą właśnie, żeby była tak na szybko na grilla. Mam też przepiękną karkówkę zamrożoną, więc kiedy będzie ku temu okazja właśnie, żeby przygotować grilla, to ją odmrożę, zamarynuję po swojemu, no i będzie grill jak się patrzy. Kolejna rzecz to dip paprykowy sol mexicana, także wzięłam go z myślą o moich nachosach. Kolejna fajna rzecz to słuchajcie, żelki truskawkowe i one są bez cukru, 100% owoców, bez syropu glukozowo-fruktozowego. Ja wiem, kilka rzeczy niezdrowych tu pokazuję, a tu nagle oho, ho, ho, zdrowych żelek jej się zachciało, ale wiecie co, spróbuję, no bo być może będzie to naprawdę fajna alternatywa dla normalnych żelek i dla normalnych słodyczy, żeby nieraz sobie, wiecie, takie coś po prostu przekąsić. I tutaj mamy mało, bo 35 gram, a kosztowało to prawie 5 zł, jest to marka B-Row Kids, czyli to bodajże Ewy Chodakowskiej. Także to spróbujemy. Były jeszcze mango, ale mango to tak, wiecie, niekoniecznie może. A truskawkę raczej każdy lubi. Tutaj zapas Red Bulli dla mojego męża. Gdzieś tam jeszcze mam kolejne dwa. Słuchajcie, makarony na wagę złota, bo wszystkie zużyłam. Naprawdę nie mam ani jednej paczki makaronu, więc tutaj piórka udało mi się kupić. Dzisiaj w ogóle tak mało wszystkiego było na półkach, no ale to chyba dlatego, że piątek. Takie rzeczy was interesują chyba, nie? Więc idziemy dalej. Dwie kolby kukurydzy. Ja wam też już wspominałam, że ta kukurydza z Biedronki jest naprawdę bardzo, bardzo dobra, więc możecie sobie ją śmiało brać. 3 zł dzisiaj było za jedną kolbę, normalnie 5, także byłam w szoku, cena dość wysoka. Wzięłam jeszcze zgrzewkę wody. O, ale to tak szybko wam tu machnę. O, jest zgrzewka wody. Także to to. Dalej mam ziemniaki. No teraz powinno się kupować młode, ale te młode w Biedronce były takie średnie, więc wzięłam takie, żeby po prostu były, bo już naprawdę też ziemniaków nawet nie mam, także kiepsko, kiepsko, zapasy trzeba było szybciutko uzupełnić. Wzięłam banany. Ja dziękuję, zapomniałam o płatkach owsianych. No i co ja będę jadła rano? Trudno, trudno. Może gdzieś przy okazji jeszcze będę w sklepie, to kupię. Winogrona, takie oto. One są chyba bezpestkowe, więc fajnie. Tutaj mam mięso mielone z tej marki Good Valley, czyli powiedzmy sobie jakaś tam fajniejsza i w ogóle, z szynki wieprzowej. Także pomyślałam jakieś pulpeciki czy kotleciki. Fajnie, gdyby wjechały, bo dawno nie jedliśmy. Skończył mi się ryż, więc ryż to jest ten parabolet. Nie wiem jak się to wymawia, nieważne. W każdym razie on jest taki mniej klejący, on jest taki bardziej sypki, jeśli by was to interesowało. Dalej mam makaron nitki, taki o, z Lubella również. Cieniutkie niteczki, fajne do zupy.
Kraina Wędlin, kiełbasa żywiecka z indyka. Kolejny napój taki oto. I jeszcze, moi drodzy, kolejne dwa Red Bulle. Dobrze. I to na razie z tych toreb wszystko. Jeszcze jedną rzecz mam w zamrażalniku, więc już Wam pokazuję. Lody z psim patrolem, ale musiałam je od razu wsadzić właśnie do zamrażalnika, bo no, jechały sobie w dość ciepłym samochodzie. Tutaj jest 6 sztuk i one są śmietankowo-czekoladowe. Tak wyglądają. U nas dzieciaki się nimi zajadają, lubią, tak więc proszę bardzo. No i od razu mamy fajnie zapakowane, wiecie, nie zgniotą nam się w torbie, więc super. Dobra, ja je wrzucam do zamrażarki z powrotem i zaraz sobie podsumujemy. I kochani, jestem w szoku, ale to całe zakupy dzisiaj, także troszeczkę tego było, ale jak na mnie to naprawdę nie za dużo, więc mam nadzieję, że taki bardzo szybki przegląd po produktach biedronkowych Wam się spodobał. Ja tymczasem Was bardzo serdecznie pozdrawiam, zachęcam, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał, bo bardzo często pojawiają się u mnie właśnie food haule, jakieś szybkie przepisy. Myślę, że każdy tutaj po prostu znajdzie coś dla siebie. Przejrzyjcie koniecznie mój kanał i tam po prostu zobaczycie, co u mnie jest grane. Tymczasem żegnam się z Wami, dziękuję Wam pięknie za oglądanie, dziękuję, że byliście ze mną, pozdrawiam Was cieplutko, trzymajcie się i pa, pa!